Więcej! Jedzie sam! Brawo! Amulet! Siema, siema. Właśnie przyklejamy wlepy. Kuba przykleja na MRF-ę. Ja zaraz podam wyniki konkursu na społeczności, na tablicy. Kto, komu wysyłam wlepy? A tą? Jaką? Jaką masz? Taką. 24MX. I gdzie chcesz ją nakleić, taką wielką? O! A. Ale żeś to nakleił, no ale dobrze. Ale może być. A Black Opsa nakleisz gdzieś? Tego? No, albo tą małą, weź tą mniejszą. Ta to jest za duża, nie będziesz miał gdzie. Jakie ty masz tu wlepki? Masz 24MX, Black Opsa, tu Black Opsa. Tu masz koty, tu masz Enduro Starsa. Jaką chcesz teraz przykleić? Weź jakąś małą. Już nie będę podpowiadał jaką. Jaką chcesz to naklej? Co wziąłeś? Kota? Kota. Daj ci pomogę. Enduro Starsa. Gdzie Tom? No tu urwaliśmy, no to nie ma. Tu weź, bo tu jest jeszcze miejsce. Tu? No. To ładnie. Tylko bardziej trochę tu. No jak ci pasuje? To żeby równo. Tu? Nie, no tu zasłonisz MRF-ę. Naklejkę na naklejkę to się raczej nie nakleja. O, dobrze. Pasuje. Dobra, to się szykuj, ubieraj się. Jeżeli ktoś chce kupić wlepki, czyli tak, 10 wlepek, takich laminowanych, wyciętych. Koszt to jest 30 zł razem z kurierem, z pobraniem. Czyli jak są chętni, no to zapraszam na Facebooka, na Black Opsa. Adres, telefon. I wysyłamy. To nara, hejos. Aha. Powoli. Paski na zewnątrz. Dobrze. Super. Jak? Dobrze? No. Okej. Dobra. Kranik. Dobrze, super. Sania nie trzeba? Nie, nie. Bez sania, bo jest ciepły. No, trzymaj. Zapalimy. Niech się nagrzeje. Na stópkę go postaw. Nasz plastik, patrz, od MRF-y znaleziony. Na następny raz już ci założę tą osłonkę, na trytkę, wiesz? No. MRF. Zobacz. A w rękawiczkach nie poczujesz.
Dobra. Wytrzymaj na papierku. Wiesz co, teraz weź sobie tak, poczekaj nogę, poczekaj, ja ci sam zrobię, dobra? No. Ci pomogę. Możesz tak wsunąć? Nie możesz, nie? Tak? Nie możesz. Ale dobra. Wiem ja. Dobra, no to zrób. No. Dobrze, brawo. I teraz trochę dodawaj gazu. Tam. To jest. No, dodaj. Widzisz? Ruszasz sam. Trochę dodawaj. Więcej troszkę. Więcej troszkę. Więcej, chyba więcej trochę. Więcej. Skup się na jeździe, patrz pod siebie. Nie patrz pod koło. I dodawaj gazu. Dobrze. I zakręcaj. Nogę wystaw, dobrze. Prostuj i dodawaj gazu. Dodaj więcej gazu. Trzymaj ten gaz. Dodaj gazu i trzymaj. Dobrze, tak trzymaj. Troszkę więcej dodaj gazu. Jeszcze. Który strzelił? Dobra, teraz pójdź gaz, zakrętaj. Dodaj trochę gazu. Dobra, prosto patrz przed siebie i odkręć więcej gazu. Więcej i tak trzymaj go. Ale trzymaj równowagę teraz. I więcej gazu. Równowagę trzymaj. Dobrze. Skręcaj. Dobrze robić. Dobrze. I gazu więcej. Więcej gazu. Jeszcze trochę więcej. Przygasuj troszkę mu więcej. Bo jak będziesz zwalniał, to będziesz się bujał. Dobra, skręć w lewo. Teraz trochę więcej gazu. I trzymaj ten gaz. Trzymaj więcej gazu, więcej. I patrz. Równowagę trzymaj. Gazu więcej. Dobrze, ale więcej, trzymaj ten gaz. Dobrze. Ja już go nie trzymam prawie. I gazu dodaj gazu i jedź. Dodaj. Więcej. Więcej! Jedziesz sam! Brawo! Amulet! Oj, odpocznij chwilę! Wygaś go! Dobrze! Jeny, sam pojechałeś! No to już będziesz sam jeździł, siadaj teraz! Już wiesz, o co chodzi, więcej gazu, pamiętaj, nie? Dobra, stópka. W szoku, nie wie co zrobić. Piona, kurde, ja cię puściłem, sam jechałeś. No wiem. Umówiłem, że będzie latał jak stary. Wiem, że mnie puściłeś. Tak? Tak. I pamiętaj, musisz więcej gazu i go trzymać. Wiesz, jak będziesz hamował, to wiadomo, że ja muszę dolecieć, dobiec do ciebie i cię złapać, bo nie sięgasz ziemi, wiesz? No i bym tkał tak. No. Nie wiem, ja postaram się jutro rozebrać to siedzenie. Nie wiem, jeszcze je zniżyć trochę. Ale super. Jestem zadowolony po prostu. Szok. Udało się. Zaraz będziemy dalej jechać. Tylko pamiętaj, jak gazu dodajesz, to już go trzymasz. Nie, że odpuścisz. Będzie cię rączka na razie, wiesz, bolała, bo musisz go utrzymać i tu się skupić. Ale jest dobrze. Im szybciej będziesz jechał, tym bardziej będziesz stabilny. Nie będzie ci motor bujał na boki. I teraz już sobie dwójkę wrzucisz, wiesz? No. Teraz jest jedynka, nie wiem czy on sobie sam, ale raczej sobie sam nie przełączy. Dobra, to lecimy. Stópka, a poczekaj, muszę go odpalić. Na dół, weź zrób sobie sam, na dół luz. Tak jak to robiłeś.
No luz. Jest luz. Jakby był na biegu, to byś nie mógł go przepchnąć, nie? Włącz starter. Pupka, wsiadasz. Pamiętaj, hamulec. Na bok go przesuń na siebie trochę. Dobra. Dobra, jest. Noga ok. Dobra. Teraz bieg. Bieg. Tu? No, do góry. Tak jak to robiłeś. Dobra. Teraz delikatnie gazu i zakręcamy. Ale pamiętaj, no, ręka na... Dobra. I gazu. I trzymaj ten gaz. Jak już dołożysz, to go trzymaj. Trzymaj, trzymaj gaz. Trochę mocniej, trochę mocniej. Jest. Jen, sam zrobiłeś to? Kurde, dobra. I gazuj, gazuj, gazuj. Uważaj, nie da, ale trzymaj, trzymaj go, trzymaj. Trzymaj gaz. I trzymaj na gazie, trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj i jedziesz sam. Jak dołożysz gazu, to nie będzie tam na bok. Dobra, zakręcaj mocno, dobra. I gazu. Delikatnie i przyspieszaj. Jeszcze dołóż. Jeszcze dołóż, jeszcze. Daj mi bieg do góry. Dobra. No i teraz gazu. Gazuj. Gazuj, gazuj. Delikatnie. Gazuj, gazuj. Dobra. Gazuj. Gazuj. Uważaj na dziury i jedź. Gazuj, gazuj. Gazuj, gazuj. Nogę trzymaj do końca. Przygazuj, bo za wolno jedzie. Przygazuj, przygazuj. Teraz rękaj, noga do przodu. Trzymaj, trzymaj nogę. Dobra, teraz. Miał ewentualnie asykulacyjnie na zakręt. Na zakręcie, jak wchodzisz w zakręt, to zwalniasz. I ten łuk sobie rób taki większy, żebyś miał taki pewny, bezpieczny, spokojny. Ale nie za wolno, bo będziecie, ale noga, pamiętaj, miej dłużej. Nic ci się nie stanie. Chyba że szeroki zrobisz i wolny, to nogi nie musisz wystawiać. Ale jak w ostatniej chwili chcesz robić, no to lepiej tak, bo motocykl się przechyli ci. Dobra, włączasz. O! Pamiętaj, paski szeroko. Super. No widzisz, i się nauczyłeś kasku zakładać, butów. Rękawic. Wszystko pomału i po trochu i naprzód. Dobra, to co, ja odpalam, włączam starter, patrz, zobacz co robię. Czyli to nie. Jak już go dodasz, to dodawaj, dodawaj, dodawaj. Dodaj gazu, dodaj. Dodaj. Dodaj gazu, chyba. Jak nie będziesz gazu dodawał, to nie będziesz jechał. Trzymaj gaz, trzymaj, trzymaj, trzymaj. I na gazie dobrze, dobrze skręcaj sobie pomału, ale dodawaj gazu, dodawaj gazu.
Gazu i prostuj. Dobrze. Odpuszczam ruch. Pójdę. Dobra. Przerwa. Hamulec. Nieźle. Ale dobrze. Przynajmniej wiesz, że źle jedziesz i w krzaki będziesz wjeżdżał. Trochę zwolnić. Jak zakręcasz, to musisz trochę zwolnić. Dopiero jak go prostujesz, to gazu. Dobra? Dlaczego mu nie powiedziałeś? Dlaczego mu nie powiedziałem? No bo ci cały czas mówię. Zapomniałem może ci powiedzieć. Trzymasz go? Na nodze? Dobrze. Dobrze, dobrze. Patrz jaki cwaniak. Słuchaj. Odpocznij chwilę. I jeszcze ostatni raz, żebyś wprawy nabrał. Na razie zsiadaj, luz. Czyli dwa na dół. Raz. Jeszcze. Sprawdź, czy jest luz. Możesz przepchać? Mogę. Możesz, dobra. Musiałem sprawdzić. I sprawdź. Przesuń go. Łap za kierownicę. I spróbuj go przesunąć. Do przodu. Jest luz. Dobrze. Zawsze się upewnij, że motor stabilnie stoi. Że się nie przewróci, ok? Bo jak tu na wzniesienie postawisz, to ci się tam przewróci. Musi być zawsze trochę w dole. A jak jest równo, to kierownicę trzeba przekręcić. Pamiętaj, jak już trzymasz tego gazu, to musisz go dokładać. I trzymaj. Nie odpuszczaj.
chociaż trochę szybciej jechał, ale motocykl będzie stabilny. I nogę, pamiętaj, do końca zakrętu trzymasz. I zawsze możesz sobie, jak nogę wysuwasz, i odchylić w tą stronę. Przeciwną, wiesz? Teraz będę skręcał w drugą. Nie w tą, tylko w drugą, odwrotnie. Jeszcze trochę to twój kask przyjdzie. Siadaj. Przygazuj, bo się przewrócisz. Zapał. Będziemy hamować. Hamuj! Hamuj hamulcem! Hamulaj! Gra gitara. Myślałem, że na wiosnę będzie latał. Jeszcze dwa treningi będzie sam tutaj zesuł. Jona! Pomachasz widzom na cześć. Hejos! Hejos! Nara! Pa, pa! Pa, pa! Hejos, i co? Jak wam się podobała jazda Kuby? Nara! Więcej! Nie jedziesz sam! Brawo! Hamulec!